A pytanie pierwsze, emerytury, pyta Korwin. Dawid Lewicki, partia Korwin. Jak wiadomo, okradliście emerytów z kilku lat pracy, mężczyzn z dwóch, kobiety z pięciu. Okradliście przyszłych emerytów z OFE. I teraz obiecujecie, że zniesiecie składkę na ZUS i NFZ. Więc moje pytanie, skąd weźmiecie pieniądze na to? Czy teraz pojawi się jakiś nowy podatek celowy? Czy podwyższycie podatki obecne? Czy może zrobicie zamach na nasze oszczędności, jak na Cyprze? Obiecujemy, że uprościmy system podatkowy. Czyli wprowadzimy jeden jednolity podatek, to będzie podatek PIT, w który będzie zawarta zarówno składka na ZUS, jak i składka na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tylko różnica będzie taka, że ani ty jako pracownik, ani twój pracodawca nie będzie musiał tych składek rozpisywać i sam wysyłać kilku przelewów. Co więcej, nie będzie musiał wysyłać tych wszystkich deklaracji chociażby do ZUS-u i na koniec roku w PIT-cie nie będzie musiał odliczać tych składek na ZUS i na NFZ. To zrobi za ciebie i za twojego pracodawcę państwo polskie. Dlaczego tego nie zrobiliście przez 8 lat? Słuchaj, sytuacja przez 8 lat nie była najprostsza, jeżeli chodzi o jakiekolwiek majstrowanie przy systemie podatkowym. Dlaczego? Dopiero w maju tego roku Unia Europejska zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Dzięki właśnie temu, że wprowadziliśmy tą żelazną regułę wydatkową nie tylko w budżecie państwa, ale również w budżetach samorządowych. Ta reguła pozwoliła nam uzdrowić system finansów publicznych i dzisiaj, tuż przed wyborami, możemy stawiać ambitne plany i ambitniejsze rozwiązania na przyszłość. Nierealne. Temat drugi dla Platformy.